Witam Państwa serdecznie. Mam na imię Sylwia i reprezentuję firmę BMS Creative. Dziś chciałabym pokazać Państwu, w jaki sposób system ERP Berberis może wesprzeć zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie. Spróbujemy wspólnie przyjrzeć się zarówno tym modułom oprogramowania, które funkcjonują w biurze, oraz zobaczymy działanie specjalnej aplikacji służącej do rejestracji czynności wykonywanych przez pracowników w obrębie hali produkcyjnej. Aby ułatwić im pracę, powinniśmy najpierw wyposażyć ich bądź to w odpowiednie karty chipowe, bądź też takie oto identyfikatory z odpowiednim kodem kreskowym. A teraz zapraszam Państwa na prezentację naszego systemu w obszarze produkcji. Zanim jednak przejdziemy bezpośrednio do tematów związanych z produkcją, musimy zacząć od początku, to znaczy przyjrzeć się produktom, które chcemy produkować. Zanim rozpoczniemy produkcję, na naszym magazynie powinniśmy mieć wprowadzone indeksy magazynowe, fizycznie produkty, które będą miały utworzone odpowiednie karty technologiczne. Na liście wszystkich produktów w magazynie możemy podejrzeć strukturę wszystkich produktów. Struktura może być prosta, tak jak w tym wypadku. Składać się po prostu z materiałów, które wypisane są na niebiesko oraz operacji, które zaznaczone są na zielono. Struktura również może być nieco bardziej złożona. Produkty mogą składać się z podproduktów, które z kolei składają się z osobnych elementów i oczywiście z osobnych operacji. Przejdźmy teraz do karty technologicznej naszego produktu. Aby do niej przejść, należy wejść w edycję i wybrać odpowiednią zakładkę, w tym wypadku karta technologiczna. Jeśli chodzi o szczegóły produktu, zostaną one dokładniej omówione przy okazji prezentacji dotyczącej magazynów. Jak widzimy, w tym produkcie mamy dostępne dwie karty technologiczne, czyli produkt może być wytwarzany poprzez dwie technologie, standardową oraz nową. Zajmijmy się w tej chwili kartą technologiczną, która jest standardowa. Karta stanowi opis materiałów i operacji niezbędnych do wytworzenia produktu. Jeden produkt może posiadać wiele technologii. Górna lista pozwala wybrać technologię, dolna pokazuje jej szczegóły, bez podziału na materiały, operacje i odpady. Przycisk Dodaj, Kopiuj, Edytuj oraz Usuń służą do zarządzania technologiami. Podczas tworzenia zlecenia produkcyjnego wszystkie pozycje karty technologicznej są do niego kopiowane. Koszt wytworzenia obliczony jest na podstawie sumy cen nabycia wszystkich materiałów według cen z ostatniej dostawy i kosztów operacji liczonych zgodnie z przeznaczonym na nie czasem. Zaznaczenie opcji Komplementacja w locie powoduje, że w momencie wystawienia dokumentu WZ na produkt, którego nie ma fizycznie w magazynie, system automatycznie go wytworzy, to znaczy wygeneruje odpowiednie dokumenty RW na jego składniki oraz dokument PW na produkt. Wystawienie dokumentu WZ nie będzie możliwe, jeśli w magazynie zabraknie składników. Zaznaczenie opcji Automatyczna rezerwacja materiałów dotyczącej komplementacji w locie spowoduje, że w chwili wystawienia zamówienia na produkt, którego nie ma fizycznie w magazynie, ilości dostępne jego składników w wybranych magazynach zostaną odpowiednio obniżone. Przyjrzyjmy się teraz szczegółom naszej karty technologicznej o nazwie standardowa. Aby to zrobić, należy wejść w edycję. W szczegółach karty technologicznej mamy odpowiednio wyróżnione materiały, operacje oraz odpady. Dostępny jest także widok WAS, który użytkownik może dowolnie skonfigurować, tak aby widzieć najważniejsze, interesujące go informacje. Pierwsza z zakładek karty technologicznej pozwala wybrać materiały, z których składa się produkt.
Aby wybrać kolejne materiały, wystarczy wybrać przycisk Dodaj. Po wybraniu tego przycisku otworzy się nam dodatkowy kreator z listą wszystkich pozycji, które dostępne są w naszych magazynach. Oczywiście tą listę możemy filtrować, używając odpowiednich filtrów lub wybrać któryś z zapisanych filtrów w systemie. Możemy też po prostu wpisać nazwę bądź kod naszego produktu. Przed dodaniem mamy również możliwość wyboru, ile produktów chcemy dodać. Możemy również dodać niezbędne uwagi do pozycji, odnoszące się do tego, w jaki sposób należy przetworzyć dany produkt, bądź z czego korzystać, aby poprawnie go zamontować. Po naciśnięciu przycisku Dodaj kreator nie znika, ułatwia nam to wprowadzenie kolejnych pozycji na naszą kartę technologiczną. Jak widzimy, ostatnia pozycja płaskownik dodała się zgodnie z tym, co zaznaczyliśmy przed chwilą. Możemy również użyć opcji Importuj. Import można dokonać z programów zewnętrznych typu SolidWorks i skopiować na przykład całą kartę technologiczną. Na drugiej zakładce karty technologicznej możemy również dodawać operacje. Dodają się one w bardzo podobny sposób co materiały. Aby to zrobić, wystarczy wybrać przycisk Dodaj po prawej stronie. Po wybraniu tego przycisku otworzy się kreator z listą wszystkich dostępnych operacji. Tak samo jak w przypadku materiałów możemy daną listę przefiltrować bądź po prostu wpisać nazwę. Wpisać nazwę i wybrać z listy. Po wybraniu operacji mamy również możliwość określenia jej szczegółów. Możemy określić wykonawcę, wybierając go z listy, bądź wybierając z drzewka naszych pracowników, które pokazuje nam pracowników według stanowisk, na których są zatrudnieni. Możemy również wybrać gniazdo produkcyjne, na którym dana operacja ma być wykonywana. Możemy także wybrać kontrolę jakości dla danej operacji. Po zaznaczeniu checkboxa kontroler należy wybrać stanowisko bądź osobę, która będzie miała uprawnienia do tego, aby dokonać kontroli jakości po przeprowadzeniu danej operacji. Ostatnim oknem do wybrania z listy jest początek operacji. To znaczy, kiedy dana operacja może zostać wykonana. Jeśli jest to pierwsza operacja, może być na przykład wykonywana zawsze. W tym miejscu mamy możliwość zrównoleglania wykonywania operacji. Jeśli w danym procesie produkcyjnym jest możliwość wykonania kilku operacji podczas produkcji naraz, w tym miejscu możemy to zaznaczyć. Na przykład, jeśli dwie pierwsze operacje mogą wykonywać się w tym samym momencie, możemy dla obu tych operacji zaznaczyć początek operacji zawsze. Wtedy system będzie pozwalał na ich wykonanie operatorom w tym samym momencie, co pozwoli nam zrównoleglić te operacje i przeprowadzić proces produkcyjny dużo szybciej. Aby w poprawny sposób rozliczać produkcję, możemy również zaznaczyć zużycie energii i czas pracy dla gniazd produkcyjnych.
Pozwoli nam to w szczegółowy sposób wyliczyć koszty naszej produkcji. Możemy na przykład wybrać, że zużycie energii na stanowisku montażowym podczas wykonywania montażu to 10 jednostek. Czas pracy maszyny na gnieździe produkcyjnym to na przykład 5 minut. W zakładce czas mamy do określenia całkowity czas, który zostanie poświęcony na montaż danego elementu na danym stanowisku przez danego wykonawcę. Możemy go określać w godzinach i w minutach. Możemy na przykład założyć, że całkowity czas montażu jednego elementu będzie wynosił 10 minut. Oczywiście, jeśli tych elementów będzie więcej, na przykład 6, to czas montażu sumaryczny będzie wynosił godzinę, czyli 60 minut. Jeśli określimy już wszystkie parametry operacji, wystarczy wybrać dodaj. Jeśli to wszystkie operacje, które chcieliśmy wprowadzić, należy wybrać zamknięte. Po dodaniu operacji na liście operacji w karcie technologicznej została dodana nowa pozycja – montaż z odpowiednim czasem wykonania. Czas wykonania pokazywany jest w ułamku, w związku z tym po przeliczeniu 10 minut to właśnie taki ułamek. W szczegółach możemy zobaczyć lub zmienić wszystkie dodane przez nas przed chwilą informacje. Możemy zmienić uwagi, wykonawcę, i tak jak wcześniej, gniazdo produkcyjne, energię poświęconą na danym stanowisku, czas pracy maszyny, informacje o tym, czy dana operacja potrzebuje kontroli, osobę, która będzie wykonywała taką kontrolę, no i oczywiście warunki logiczne do rozpoczęcia danej operacji. Kolejną zakładką jest zakładka odpady. Zakładka odpady pozwala określić produkty uboczne, które powstaną po zakończeniu procesu. Wygląda i zachowuje się ona dokładnie tak samo jak zakładka materiały. Wystawienie dokumentu PW na wyrób gotowy spowoduje automatyczne wygenerowanie PW również na produkty uboczne. I oczywiście ostatnia zakładka, czyli widok własny. Na ostatniej zakładce można umieścić dedykowany widok własny zaprojektowany w module administracyjnym Spina Plus. W szczególności może on służyć do bardziej zaawansowanej kalkulacji kosztów produkcji według ustalonego algorytmu. Moduł RAMUS służy do zarządzania produkcją. Dzięki niemu operator może monitorować, nadzorować i rozliczać funkcjonowanie produkcji w firmie. Natomiast moduł RAMUS Factor jest swego rodzaju rozszerzeniem produkcji. Jest to aplikacja, która współpracuje z Berberisem, jednak działa ona na hali produkcyjnej. W bardzo prosty sposób, bo za pomocą osobistych kart i kodów kreskowych, operator produkcji, jak i wykonawcy jej poszczególnych etapów mogą rejestrować czas pracy oraz przerwy produkcyjne, co pozwala m.in. precyzyjnie określić rzeczywisty czas produkcji i porównać go z założoną normą, a także określić wydajność pracownika czy czas pracy maszyn. Dzięki temu modułowi można również obliczyć straty produkcyjne oraz przeprowadzić kontrolę jakości. Wrócimy do niego później w dalszej części naszej prezentacji. W pierwszej kolejności zajmiemy się mechanizmami związanymi z tworzeniem nowego zlecenia produkcyjnego. Następnie prześledzimy, jak wygląda proces monitorowania zlecenia produkcyjnego, które w czasie rzeczywistym jest wykonywane na hali produkcyjnej. Kolejnym elementem będzie dekompletacja gotowych produktów, a na końcu zajmiemy się zagadnieniami związanymi z planowaniem produkcji. Utwórzmy więc nowe zlecenie produkcyjne. Jest to po prostu kreator nowego zdarzenia, który pozwala tworzyć nowe zlecenie produkcyjne lub edytować już istniejące. Jest on standardowy, więc standardowo wybieramy najpierw kontrahenta, dla którego będzie działo się dane zdarzenie oraz nazwę sprawy, w której będzie się ono odbywać. Standardowo mamy również uczestników danego zdarzenia, no i oczywiście trzecią zakładkę, czyli zakładkę zdarzenia. W tej zakładce pojawia się coś innego niż w standardowym zdarzeniu.
mianowicie podkreator pozwalający zdefiniować nowe zlecenie produkcyjne. Dzieje się tak, ponieważ zlecenie produkcyjne jest specyficznym rodzajem zdarzenia. Z jednej strony posiadającym własną, dedykowaną obsługę, z drugiej wmontowanym w ogólny schemat obiegu informacji w systemie. Podkreator, który obecnie widzimy, to podkreator zlecenia produkcyjnego. Pozwala nam wybrać z określonego magazynu, w tym miejscu, produkt, który będziemy chcieli wytworzyć. Możemy też wprowadzić taką pozycję manualnie. Cóż do tego przycisk manualnie. Zajmiemy się jednak dodawaniem pozycji, która już znajduje się w naszym magazynie, ponieważ taka pozycja najczęściej będzie posiadała kartę technologiczną i dodatkowe informacje. W tym miejscu pojawia się nam dodatkowe okno, dzięki któremu możemy wybrać pozycję z wybranego przez nas magazynu. Oczywiście nie musimy tylko i wyłącznie przesuwać tej listy, możemy także skorzystać z filtrów wbudowanych w systemie, aby na przykład bardzo długą listę pozycji w łatwy i szybki sposób przefiltrować. Po tym jak już zdecydujemy, która pozycja ma być produkowana, możemy określić ilość, rodzaj produkcji oraz wybrać kartę technologiczną. Ze względu na to, że każda pozycja w naszym magazynie może mieć więcej niż jedną kartę technologiczną, która będzie odróżniała się na przykład tym, że w każdej z nich wykorzystana jest inna technologia, podczas tworzenia nowego zlecenia produkcyjnego możemy po prostu zdecydować, która z nich ma to być. Po dodaniu nowej pozycji proszę zauważyć, że ten kreator nie znika. Ułatwia nam to wybranie kolejnych pozycji, które znajdą się na zleceniu. Jeśli natomiast wybraliśmy już wszystkie pozycje, które nas interesują, wystarczy go zamknąć. W naszym oknie pojawiły się pozycje, które wybraliśmy do rozpoczęcia produkcji. Na samym dole wyświetlają się nam szczegóły. Jeżeli dany element posiada kartę technologiczną, jej elementy składowe zostaną skopiowane do okienka w dolnej części podkreatora, odpowiednio w podziale na materiały, operacje i oczywiście odpady. Niezależnie od tego, elementy te można modyfikować, korzystając z przycisków dodaj, edytuj lub usuń. Opcja ta może zostać wyłączona w module administracyjnym Spina. Przycisk importuj z pliku pozwala pobrać dane przygotowane w programie zewnętrznym, np. TopSolid lub SolidWorks. W przypadku każdego z materiałów możemy zaznaczyć, czy ma być on rezerwowany w momencie tworzenia zlecenia. W tym przypadku zmniejszy się odpowiednio jego ilość dostępna w odpowiednim magazynie. Przycisk Rezerwuj wszystkie powoduje zaznaczenie wszystkich materiałów do rezerwacji. Wartość domyślną ustawia się również w module administracyjnym Spina. Druga z zakładek zachowuje się bardzo podobnie do pierwszej, z tą różnicą, że operacje oczywiście nie podlegają rezerwacjom. Wszystkie opcje operacji mogą być dowolnie modyfikowane w tabeli na poziomie zlecenia produkcyjnego. W tym miejscu możemy zmienić gniazdo produkcyjne, możemy zmienić wykonawcę, wybierając na przykład z listy. Możemy też dodać kontrolę i wybrać osobę, która ma wykonywać daną kontrolę jakości. Możemy zmieniać wszystkie dostępne w tym miejscu parametry. Jest to ostatnia możliwość konfiguracji przed dodaniem zlecenia produkcyjnego. Przejdźmy teraz do ostatniej zakładki, zakładki szczegóły. W tym miejscu możemy określić parametry zlecenia produkcyjnego, wybrać datę, w której produkcja ma się rozpocząć wraz z godziną. Możemy także zaznaczyć checkbox automatycznego wyliczenia daty zakończenia produkcji. Wtedy automatycznie dowiemy się, w którym momencie nasza produkcja dobiegnie końca. Jest to wyliczane na podstawie czasu zapisanego na dane operacje. W tym miejscu mamy jeszcze możliwość dodania
tekstu na szablonach zlecenia produkcyjnego. No i oczywiście mamy możliwość wydrukowania dokumentu. Możemy sobie taki podgląd otworzyć. W tym podglądzie będą znajdowały się wszystkie informacje dotyczące zlecenia produkcyjnego. Będzie to rozpoczęcie, zakończenie, oczywiście numer sprawy, kod danego produktu, wszystkie materiały, które wchodzą w skład produkcji i oczywiście operacje technologiczne z odpowiednimi kodami kreskowymi. Kiedy już sprawdziliśmy, że wszystko jest w porządku, możemy sobie takie zlecenie produkcyjne zapisać. Po zapisaniu podkreator się zamyka, a my możemy zamknąć nasz kreator i zapisać. W tym miejscu jeszcze raz jesteśmy pytani o możliwość wydrukowania zlecenia produkcyjnego. Jeśli nie chcemy tego robić, wystarczy odznaczyć. Jeśli natomiast chcemy wydrukować nasze zlecenie produkcyjne w wersji papierowej, możemy także wybrać odpowiedni szablon, który został wcześniej zapisany w systemie. Spójrzmy teraz na harmonogram produkcji. Możemy zobaczyć kalendarz konkretnego gniazda lub kalendarz grupy gniazd. Rzecz jasna na wybrany dzień. Przesunięcie do przodu określonej operacji powoduje, że automatycznie przesuwają się również operacje po niej następujące. W drugą stronę to oczywiście nie działa. Wcielimy się teraz w rolę zleceniodawcy i operatora wykonującego zlecenie produkcyjne. Przejdźmy na listę zleceń produkcyjnych. Po zapisaniu poprzedniego kreatora na liście zleceń produkcyjnych pojawiło się nowe zlecenie, czyli zlecenie, które wprowadziliśmy przed chwilą. Jak widzimy, realizacja operacji w tej chwili to 0%. Stan danego zlecenia produkcyjnego to stan planowania. Wyobraźmy sobie teraz, że pracownik na produkcji przychodzi do pracy. Dany pracownik przychodzi do pracy i skanuje swoją kartę pracownika, na której umieszczone jest przykładowo jego imię i nazwisko oraz kod kreskowy. Na ekranie pojawiają się nam wszystkie informacje dotyczące danego pracownika. Widzimy, że pracownikiem jest pan Jacek. Widzimy również, na jakim stanowisku pracuje. Z prawej strony pokazują się wszystkie operacje, które zostały przypisane do danego pracownika. Widzimy, że na chwilę obecną przypisane są do niego dwie operacje. Jedna z nich ma status pauza, druga z nich ma status nowa. My zajmiemy się nową operacją, czyli tą, którą przed chwilą wprowadziliśmy. Nasz pracownik wybiera operację, którą będzie chciał wykonać i od razu pojawiają mu się informacje dotyczące danej operacji. Nie oznacza to jednak jeszcze, że daną operację rozpoczął. Mamy informacje o produkcie, o operacji, jaką ma wykonać oraz o szacowanym czasie przeznaczonym na wykonanie tej operacji. Przed przystąpieniem do wykonania może wyświetlić zlecenie produkcyjne, które do tej operacji zostało przypisane. Oczywiście może tym zleceniem produkcyjnym w odpowiedni sposób manipulować za pomocą przycisków po prawej stronie. Może oddalać, przybliżać, przesuwać strony w naszym zleceniu. Kiedy to już skończy, wybiera zamknij i może dane zlecenie produkcyjne, daną operację w zleceniu produkcyjnym rozpocząć. Po tym jak wybierze przycisk rozpocznij, pojawia się informacja o tym, że zmieniono status operacji na realizowana. Zobaczmy, co w tej chwili dzieje się u naszego operatora, czyli fizycznie osoby, która siedzi w biurze i nadzoruje procesy produkcyjne. Odświeżmy naszą listę. Widzimy, że zmienił się stan wykonania danego zlecenia produkcyjnego. W tej chwili jest ono w toku. Natomiast jeszcze nic nie zostało wykonane, ponieważ nasz operator nie zaznaczył, że zakończył wykonywać daną operację.
Wróćmy teraz do hali produkcyjnej. Nasz operator skończył wykonywać powierzone mu zadanie. Podchodzi ponownie do stanowiska. Wpisuje lub zczytuje swój kod operatora ponownie. Wybiera operację, która jest w tej chwili w trakcie. I ma do wyboru kilka opcji. Operację może wstrzymać. Jeśli wybierze wstrzymaj, ma do wprowadzenia wyprodukowaną ilość na dany moment, ewentualny kod egzemplarzy i komentarz. Na przykład jeśli wstrzymuje daną operację, ponieważ idzie na przerwę, może po prostu jako komentarz wpisać przerwa. Załóżmy jednak, że nasz pan Jacek nie ma obecnie przerwy, a zakończył wykonywanie powierzonej mu operacji. Wybiera więc zakończ, jego oczom ukazuje się podobne okno. W tym miejscu należy wybrać ilość wyprodukowanych przez niego pozycji ze zlecenia produkcyjnego i na przykład ewentualny komentarz. Jeżeli z jakiegoś powodu wykonywał daną operację dłużej niż było to przewidywane, może na przykład dodać komentarz w tym miejscu, że zepsuła się maszyna i z tego powodu wykonywana operacja trwała dłużej. Jeżeli już wybierze wszystkie informacje, które miał zamiar, wystarczy, że wybierze zatwierdź. Wtedy jego oczom ukaże się komunikat zmieniony status operacji na zrealizowana. Oczywiście nasz operator może wykonywać więcej czynności niż tylko zaznaczanie, że zrealizował daną operację. Załóżmy sytuację, w której właśnie maszyna, na której pracował pan Jacek, się zepsuła. Ma on więc możliwość wybrania przycisku przywołaj, dzięki któremu może przywołać odpowiednią osobę, która daną maszyną się zajmie. Może to być na przykład technolog. Może wpisać wiadomość lub zeskanować wcześniej przygotowany kod. Osoba na wyższym stanowisku, pan technolog oczywiście będzie wiedział, co się stało i będzie mógł w odpowiedni sposób zareagować. Osoby, do których pracownicy z produkcji mogą się zgłaszać, mogą przywoływać, ustawia się w module administracyjnym Spina. Wróćmy do biura, zobaczmy, co tam się dzieje. Po odświeżeniu naszej listy również zlecenie produkcyjne zmieniło swoje parametry. Realizacja operacji w tej chwili to 33%, ponieważ została wykonana jedna z trzech przewidzianych operacji. Czas przeznaczony to tylko 1% zaplanowanego. Zobaczmy w szczegółach, jak to na chwilę obecną wygląda. Na chwilę obecną widzimy, że operator widzi, że pierwsza operacja została zrealizowana. Czas, który został poświęcony na wykonanie tej operacji, to 3 minuty. Widzimy, że wykonawcą był pan Jacek. Mamy tu również pod spodem informacje, które pan Jacek podczas wykonywania danej operacji wpisał. Widzimy tu przed chwilą wprowadzony komentarz, że zepsuła mu się maszyna. Jeśli wykonywałby egzemplarze danych pozycji, pojawiłyby się tu wszystkie wprowadzone również przez niego kody. Mamy tu dokładne informacje o tym, jak to wyglądało. No i oczywiście kolejni wykonawcy będą w dokładnie ten sam sposób wprowadzać i rozliczać wykonywane przez siebie operacje. Przejdźmy teraz do kolejnego elementu produkcji, czyli dekompletacji. Kreator dekompletuje wybrane produkty zgodnie z ich kartami technologicznymi, jednak bez uwzględniania zawartych w nich operacji. Po zamknięciu kreatora automatycznie generowane są dokumenty RW na wybrane produkty oraz PW na ich składniki. Dekompletacja odbywa się w kontekście określonego kontrahenta oraz jego sprawy.
Zakładka towar pozwala wybrać z odpowiednich magazynów produkty, których dotyczy przychód wewnętrzny. Należy wybrać magazyn, przycisk z magazynu, następnie należy wybrać produkt, który chcemy dekompletować. Pozycja została dodana. Możemy oczywiście dodać ich więcej. Przechodząc dalej do zakładki dekompletacja. Ma ona charakter informacyjny. W górnym oknie wyświetlane są dekompletowane produkty, w dolnym składniki każdego z nich. Zakładka szczegóły pozwala określić parametry dokumentów, czyli osobę, która je wystawia, zatwierdza, przyjmuje i ewentualnie dostarcza. W tym miejscu można również zamieścić swoje dodatkowe uwagi. W przypadku, gdy dekompletowane są produkty obsługiwane przez system jako egzemplarze lub partie, na powyższej zakładce wybiera się je z listy. Dla każdej partii wprowadza się przy tym jeden numer oraz ilość sztuk. Zakładka egzemplarze dekompletowane również ma charakter informacyjny. W przypadku, gdy składniki dekompletowanych produktów obsługiwane są przez system jako egzemplarze lub partie, wyświetlane są one w dolnej tabeli, odpowiednio dla każdego z dekompletowanych produktów z tabeli górnej. Zakładka pozwala dodać do kreatora następne kroki o dowolnym charakterze. I oczywiście ostatnia zakładka, zakładka drukowania, umożliwia wybranie drukarki, ciągu numeracyjnego oraz szablonu wydruku dokumentu RW. Jeśli w module administracyjnym Spina Plus udostępniono inne poza wbudowanym. Przycisk drukuj wysyła dokument do drukarki bez otwierania żadnych kolejnych okien. Naciśnięcie któregokolwiek z powyższych przycisków spowoduje nadanie dokumentowi numeru. Przed wybraniem drukuj dokument numeru jeszcze nie posiada. Jest to ostatni moment do tego, aby dokument edytować. Jeśli jesteśmy pewni naszej dekompletacji i sprawdziliśmy, że dokument się zgadza, możemy go zapisać. Teraz wytłumaczę Państwu, do czego służy okno po prawej stronie, czyli pobrane narzędzia. Zajmiemy się narzędziownią, którą można obsługiwać w ramach pracy z Berberisem. Dzięki tej funkcjonalności system błyskawicznie identyfikuje pracownika na podstawie jego karty z kodem kreskowym i rejestruje dokonanie przez niego wypożyczenia oraz zwrotu poprzez zeskanowanie kodu kreskowego określonego sprzętu bądź też jego lokalizacji. Zacznijmy więc od początku. Załóżmy, że nasz pracownik podchodzi do stanowiska, przy którym znajdują się wszystkie narzędzia. Najpierw zczytuje swój kod operatora z karty, którą posiada. Następnie zczytuje kod kreskowy narzędzia. Wybiera odpowiednią opcję wypożycz. Mam oczywiście komunikat o tym, że została wypożyczona wiertarka Bosch. O pobranych narzędziach również odpowiednio opatrzona kodem kreskowym i odpowiednią ilością. Przejdźmy teraz do biura, czyli zobaczmy, co mogą podglądać osoby na przykład nadzorujące pracę produkcji. Otwieramy Berberisa, wchodzimy w zakładkę magazyny, produkty, lista wszystkich produktów. Wyszukujemy naszą wiertarkę po nazwie. Widzimy, że jest to wiertarka Bosch z odpowiednim kodem, odpowiednią ilością. Wejdźmy teraz w szczegóły tej wiertarki. A więc mamy otwarte szczegóły wiertarki Bosch. Wiertarka obecnie znajduje się w magazynie wysokiego składowania. Dzięki temu, wchodząc w lokalizację oraz ilość, możemy zobaczyć, w którym miejscu dokładnie się znajduje.
W strefie przeładunku, czyli w miejscu, w którym składowane są wszystkie narzędzia, z trzech pozostały nam jedynie dwie wiertarki. Możemy zobaczyć, że jedna z wiertarek została wypożyczona przez pracownika pana Jacka, który pracuje na produkcji. Więc mamy dokładną jasność tego, w którym miejscu obecnie znajduje się wybrane narzędzie. Wróćmy teraz na produkcję. Załóżmy teraz, że pan Jacek skończył używać danej wiertarki i chce ją oddać. Tak jak wcześniej, po prostu skanuje swoją kartę z kodem kreskowym, następnie skanuje kod kreskowy wypożyczonego przez siebie narzędzia. Gdyby oczywiście nie mógł tego zrobić, ma po prawej stronie w pobranych narzędziach kod produktu i może go również wpisać oczywiście ręcznie. Wybiera teraz opcję oddaj. Spójrzmy jeszcze, co wydarzyło się w faktycznym systemie, jak to można podejrzeć. Ponownie otwieramy szczegóły naszej wiertarki. Ponownie wchodzimy w lokalizację, ilość i możemy zobaczyć, że wszystkie wiertarki, które są pierwotnie dostępne, wróciły na swoje miejsca. Obecnie nikt nie ma ich wypożyczonych, a więc stan naszego magazynu, stan naszych narzędzi jest dokładnie taki sam. Moduł Ramus Factor można także uruchomić na wybranych komputerach w trybie RCP. Wtedy po zeskanowaniu przez pracownika swojego identyfikatora pojawia się na chwilę jego imię i nazwisko, po czym zawartość ekranu jest czyszczona, a system liczy czas pomiędzy pierwszym a ostatnim zeskanowaniem identyfikatora w danym dniu. Podczas krótkiej prezentacji trudno jest poruszyć wszystkie zagadnienia dotyczące informatycznego wsparcia produkcji. Tym bardziej, że specyfika różnych branż czy też firm wymaga niekiedy całkowicie indywidualnego podejścia. Mając to jednak na uwadze, wyposażyliśmy system ERP Berberis w bogatą warstwę konfiguracyjną. Pozwala to w fazie wdrożenia dostosować nasze oprogramowanie do oczekiwań konkretnych przedsiębiorstw. Podejście takie sprawdza się doskonale, ponieważ wśród naszych klientów pracujących na co dzień systemem znajdziecie Państwo cały wachlarz branż. Zapraszamy na nasze strony internetowe oraz zachęcamy do śledzenia naszych kanałów informacyjnych, gdzie zawsze znajdziecie nowości na temat systemu Berberis.